Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu czwartą monetę z serii Smoki, Smok Japoński, Watatsumi od Mielnicy Polskiej z Warszawy. Zapraszam serdecznie na odcinek. Watatsumi, zwany także Ryujin, jest królem smoków i wielkim bogiem mórz i oceanów. Był dzieckiem Izanami i Izanagiego. W późniejszych legendach został utożsamiony z postacią boga smoka Ryujin. Watatsumi często ukazywał się pod ludzką postacią, ale jego podwładnymi są również morskie stworzenia – żółwie, węże, smoki i ryby. Przy pomocy smoków i węży może kontrolować fale, sztormy oraz zsyłać lub zatrzymywać deszcze. Według mitologii japońskiej Watatsumi razem ze swoimi dziećmi miał zamieszkiwać Ryugujo, smoczy pałac, w którym ukryta była cudowna perła, za pomocą której mógł kontrolować przypływy i odpływy. Mityczne położenie pałacu nie jest znane, a osoby, które tam trafiły, były zupełnie przypadkowe. Watatsumi, hojny król, wita rozbitków w swoim podwodnym pałacu. Pewnego dnia, gdy Hori i jego brat Hodri łowili ryby w morzu, przez przypadek Hori upuścił do morza ulubiony haczyk brata, który spadł na samo dno. Hori dał słowo honoru, że odzyska ulubiony haczyk Hodriego, po czym natychmiast skoczył do wody. Nurkując, ujrzał piękną Otoai. Była to najpiękniejsza córka Watatsumi. Zakochali się w sobie od pierwszej sekundy i bez chwili namysłu stanęli przed Ryujinem, by poprosić o jego błogosławieństwo. Miłość obojga kochanków była tak duża, że wzięli ślub. Postanowili zamieszkać w pałacu Watatsumi. Po kilku latach znudzony Hori chciał wrócić do swego królestwa, ale bał się reakcji brata, ponieważ Hori złamał dane słowo i nie odnalazł zagubionego haczyka. Zatroskany król postanowił wezwać sługi swojego królestwa i zapytać ich, czy nie widzieli przedmiotu, którego szuka. Jak się okazało, przez przypadek połknęła go ryba. Po odnalezieniu haczyka Hori wrócił do swojej ukochanej krainy w towarzystwie swojej pięknej żony, smoczej bogini. Według legendy ich wnuk został pierwszym cesarzem Japonii. Z tego powodu mówi się, że cesarze są potomkami Kamis. Tak więc mamy czwartą monetę z serii Smok Japoński. Powiem Wam, że jest to dla mnie bardzo duża niespodzianka. Za chwilkę sobie wszystko omówimy ze szczegółami. Bardzo fajne opakowanie. Powiem Wam, że Mielnica Polska z Warszawy robi naprawdę bardzo fajne opakowania, pudełeczka na te monety. Spójrzcie, jak to wszystko wygląda, jak to się prezentuje. Naprawdę wszystko jest bardzo szczegółowo zrobione. Naprawdę nie ma tutaj jakichś niedoróbek. Bardzo mi się to podoba. Właśnie taka jakość na całym produkcie. Widzimy, mamy tutaj certyfikat, ale do certyfikatu przejdziemy na koniec filmu standardowo. I już w tej chwili przechodzimy do naszego Watatsumi. Ok, mamy już naszego smoka poza kapslem. Spójrzcie, jak wyglądają detale, jak to wszystko się prezentuje. Naprawdę powiem Wam, że moneta wygląda imponująco. High relief i wszystkie szczegóły na tej monecie. Naprawdę wygląda to przepięknie. Widzimy naszego Watatsumi, jest owinięty wokół swojego podwodnego pałacu, gdzie mieszkał ze swoją rodziną i oczywiście gdzie była przetrzymywana cudowna perła, która służyła do kontrolowania przypływów i odpływów. Naprawdę powiem Wam, że smok wygląda imponująco. Jeśli ktoś choruje na punkcie smoków, tak jak ja, zbiera wszystkie smoki, kolekcjonuje, pasjonuje się smokami, to uważam, że taka moneta musi po prostu być u takiego kolekcjonera. Bynajmniej ja chcę zebrać całą serię i udało mi się zakupić w pierwszych pieniążkach tą monetę. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Tak więc, kochani, tak to się prezentuje. Bardzo fajnie wygląda
ten podwodny pałac, przepięknie to się wszystko komponuje w jedno. Te całe tutaj wzburzone morze po bokach, no super, naprawdę jest wykonana przepięknie. Spójrzmy na awers monety. Na awersie standardowo mamy Elizabeth II projektu Ian Rank Brodleya. W otoku napis Elizabeth II, $2 i mamy tutaj oczywiście próbę naszego srebra, 3/9 i mamy tutaj Newey 2021 i pod spodem mamy tutaj oczywiście inicjały Ian Rank Brodley pod królową i tutaj jeszcze mamy znaczek Mennicy Polskiej. Tak więc jeśli powiększycie sobie, to tutaj w tym miejscu będzie właśnie ten znaczek z Mennicy Polskiej. W otoku są wszystkie smoki, które będą się znajdować w całej serii. Naprawdę powiem Wam, że wykonanie jest fenomenalne. Moim zdaniem, za chwilkę Wam pokażę wszystkie monety z tej serii, ale moim zdaniem Watatsumi jest numer jeden póki co w tej serii. Zobaczymy, jaka będzie piąta moneta. I tak to, kochani, się wszystko prezentuje. Oczywiście moneta posiada indywidualny numer wybity na monecie i zgodny oczywiście z certyfikatem. Za chwilkę sobie przejdziemy jeszcze szybciutko do certyfikatu, tak abyśmy zobaczyli, co się znajduje na tym certyfikacie. Mamy tutaj Mint of Poland, Watatsumi, mamy, kochani, kraj emitenta Newey, face value $2, mamy oczywiście metal srebro 3/9, antykfinisz, średnica 45 mm, waga 2 uncje i, kochani, bardzo niski nakład, 500 sztuk na cały świat i mamy tutaj jeszcze bardzo fajny, tutaj pokazaną właśnie Mint of Poland i 1766 Mennica z Warszawy. Bardzo fajnie, kochani, to się wszystko komponuje. Bardzo mi się podoba ta seria. Cena, kochani, za tą monetę zapłaciłem 1240 zł. Tak więc w pierwszej cenie już się, kochani, pojawiły oferty na Allegro. Są powystawiane za 1500 zł te monety. Ja uważam, że jest to dopiero początek. Dlaczego? Dlatego, że moneta może służyć jako nagroda za oszczędzanie. Jeśli ktoś przez lata kupował sobie złoto, srebro, odłożył sobie powiedzmy 1000, 2000, 3000 uncji srebra, zwykłego bulionu, to w tym momencie może siebie tutaj wynagrodzić takim smokiem. A tak jak powiedziałem, to jest czwarta moneta z serii, ale moim zdaniem jest to najlepszy egzemplarz, najlepszy smok i myślę, że te monety będą miały bardzo fajną cenę, ale oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna, jest to tylko oczywiście mój punkt widzenia i moje prywatne spostrzeżenia. Tak to, kochani, wygląda. Rzućmy okiem, jak wyglądają wszystkie monety z serii. Rzućcie okiem jeszcze na wszystkie monety z tej serii. Mamy tutaj chińskiego smoka, pierwsza moneta z serii, z koralem, druga moneta z serii Jormungand, tak zwany wąż z Midgard, zjadający własny ogon, z azurytem po środku, bardzo fajnie też to wygląda. Trzecia moneta z serii smok aztecki, również bardzo fajne wykonanie, świetnie to wszystko wygląda. I czwarta moneta z serii Watatsumi, moim zdaniem najlepsze wykonanie, bardzo fajnie wyglądają te detale, ten pałac, perła. Tak więc jeśli chodzi o mnie, to ja typuję Watatsumi jako numer jeden z tej serii. Zobaczymy oczywiście, jaka będzie kolejna moneta z serii, ale póki co Watatsumi dominuje w tej serii nad innymi smokami.
Tak to, kochani, wygląda. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych zakupów. Cieszę się, że jako pierwszy już sobie zakupiłem tą monetę. Mam ją u siebie w stosie. Nie ucieknie mi, nie muszę się tutaj spinać ani szukać. Widzę, że te monety już są na Allegro po 1500 zł, tak więc będzie tutaj ssanie na rynku. Fliperzy, podejrzewam, że też zakupili po kilka egzemplarzy, tak więc na pewno będzie się działo, ale oczywiście zobaczymy. Ja tutaj kupuję takie monety dla swojej przyjemności, do swojej kolekcji, dla swoich oczu i nie zamierzam tych monet sprzedawać. Są to oczywiście moje takie perełki, tak więc tak to wygląda. Zawsze mnie pytacie, jak ja to robię, że kupuję w pierwszych pieniążkach te monety, gdzie ja to wynajduję, jak to robisz, rekin, powiedz mi, napisz. Tak więc, kochani, trzeba się pozapisywać do różnych sklepów, do newsletterów, do jakichś, powiedzmy, gazetek, żeby otrzymywać informacje. Jeśli ktoś mieszka blisko danego sklepu czy mennicy stacjonarnego, to zawsze warto jest się tam przejść, powiedzmy, po pracy, jak macie wolne 10-15 minut, jak jesteście na mieście, zapytać się o takie gazetki, czy ja dostaję zawsze, jeśli kupuję monety, to Mennica Gdańska przysyła mi takie gazetki i na przykład z takich gazetek już mogę się dowiedzieć bardzo dużo, że są nowe monety, które jeszcze nie są na stronie internetowej Mennicy Gdańskiej, nie są jeszcze podane w sklepach i na przykład zobaczcie, poluję na Imperial Arts, na Persję i jeszcze w ogóle nie ma informacji w sklepie o tej monecie, ale ja już wiem, że pojawi się, tak więc zawsze mam troszkę czasu, żeby zebrać jakąś gotówkę i po prostu mieć to z tyłu głowy, że pojawi się już niebawem taka moneta i można właśnie zainwestować. Tak samo, kochani, Mars, kolejna moneta z serii Rzymscy Bogowie, również tutaj ostrze zęby, ponieważ widzę, że jest bardzo fajne wykonanie, czy też oczywiście Podróż w czasie, kolejna moneta z serii Kod Przyszłości. Bardzo fajnie właśnie można sobie polować poprzez takie różne informacje, wynajdywać sobie w gazetkach. Tutaj o, widzicie, macie jeszcze Dedal i Ikar, ale akurat tutaj już tą monetę zakupiłem. Tak więc, kochani, zapisujcie się. Warto jest pisać do mennic, do sklepów z zapytaniem o produkty. Jeśli nie ma podanych cen, to warto jest, kochani, pytać się właśnie w takich sklepach, mennicach o różne monety, czy o jakieś przedsprzedaże, które pojawiają się. I tak jak mówię, zapiszcie się do newslettera. Zawsze dostaniecie informacje od Mennicy Gdańskiej o dostępności takich monet. Tak więc, kochani, tak to wygląda. I tak jak powiedziałem wam, będę tutaj polować na te monety. Zobaczymy, co będzie dostępne w pierwszej cenie. Jeśli coś przegapię, jeśli coś prześpię, to na pewno już się nie będę tutaj pakować, ale, kochani, na pewno zakupię jakieś monety, ponieważ bardzo mocno zacząłem się interesować tym rynkiem monet super premium. Tak więc tak to, kochani, wszystko wygląda. W dzisiejszym odcinku już kończymy. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, za wszystkie łapki, komentarze pod filmami i zapraszam was już niebawem na kolejny odcinek i pojawią się na pewno niebawem kolejne monety super premium. Tak więc dziękuję wam wszystkim serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!